tego, że ja wierzę w to, że jak ludzie są świadomi, tak jak powiedziała Agata, świadomie wybierają, rozumieją też to, co się dzieje wokół nich, to oni są skuteczni. Ja od początku mojego spotykania się z Bogiem szukałem skuteczności od razu w swoim życiu. Natychmiast skuteczność. Ja od początku wiedziałem, ponieważ nawróciłem się poza kościołem, nawróciłem się w więzieniu. Przez pierwsze miesiące nie miał na mnie kościół wpływu, jakikolwiek kościół. W związku z tym, jak ja rozwijałem się, to utożsamiałem się natychmiast z tym, co ja przeżywam. Biblia nie była dla mnie książką, którą czytałem i cieszyłem się, że tam jest napisane, tylko utożsamiałem się z tymi postaciami, które tam były. Ja chciałem to robić wszystko. Ja chciałem te wszystkie rzeczy robić. Dla mnie to był pewien zapis dziennikarski. Potem, kiedy wyszedłem, poszedłem do kościoła, czar pryzm. I dostała się do mojego życia religia. Poszedłem znowu siedzieć do więzienia za stare sprawy i wtedy zacząłem realnie budować się, wychodząc z tego miejsca, w którym spotkałem Jezusa półtora roku wcześniej. I ogień od tego momentu rozpalony we mnie płonie non-stop. Dla mnie życie chrześcijańskie jest życiem praktycznym. Od początku zaczęliśmy wdrażać to, w co wierzyliśmy w naszym życiu, w real. Wdrażać. Krok po kroku. Wprowadzać to. Kiedy doszliśmy do momentu, kiedy tutaj powstała wspólnota, mieliśmy jasno i precyzyjnie wyklarowane te rzeczy, o których dzisiaj Agata wspomniała. Jasno i precyzyjnie. Rozumiecie? Dlatego też ta wspólnota tak wygląda zespół i to wszystko tak będzie wyglądać. Zawsze. Jedynie to może wzrosnąć. A więc napięcie może jedynie wzrastać. Jedynie. Dlaczego? Bo jak ten ogień się we mnie rozpalił, to on jest coraz większy. Z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Rozumiecie? Po prostu. Te pięć elementów będzie cały czas nam towarzyszyło naszemu życiu w sposób praktyczny. Zaludnianie nieba będzie towarzyszyło w sposób praktyczny. Będziemy wypychali ludzi do służb. Non stop. Cały czas. Będę chodził przy tych ludziach wypychanych i ich zbierał później. Jak będzie ich diabeł rozjeżdżał, bo będą za młodzi, stawiał ich na nogi i dalej pchał. Rozumiecie to? To jest bardzo ważne. Cały czas tak będzie. Nie zatrzymam się. Nigdy. Będziemy cały czas przeć na wpływ. Non-stop. Będziemy tworzyć z niedojrzałych ludzi. Mam taki wzorzec w Piśmie Świętym, był nim apostoł Paweł. Wszystko stworzył z niedojrzałych ludzi. Wszystko stworzył z niedojrzałych ludzi. Wszystko stworzył z niedojrzałych ludzi. Biskupem Efezu zrobił człowieka, który był 2 lata w Chrystusie i miał depresję. Taki był Paweł.
Potem go musiał Paweł zbierać. Najpierw go zrobił biskupem, potem go zbierał. Dwa listy do niego napisał. Rozumiecie? Bo się gość wycofywał. A Paweł mówił, nie! Nie zapomnij, co zostało ci udzielone przez prorocze nałożenie rąk! Nigdy nie przeczytałem, że Paweł powiedział, Tymek, rozumiem cię, jest trudno, wiesz. Rozumiesz, o co chodzi? Paweł taki nie był. Taki nie był Pawłem. Będziemy zaludniać niebo. Do końca. Do końca. Będziemy tworzyć naród. Co to znaczy tworzyć naród? Nową kulturę. Nową kulturę. Przestrzeń, która będzie widzialna dla innych ludzi. Zupełnie nowa kultura. Wiecie dlaczego jesteśmy wywaleni poza margines? Bo tworzymy nową kulturę. Bo kultura, która była dotychczas, ani katolicka, ani prawosławna, ani protestancka, ani luterańska, ani każda inna, nie zdzierżyła tego. Zobaczcie. Istnieje jakaś przestrzeń na świecie kultury. I raptem pojawia się tam punk. Kogut na głowie, zielone włosy, skóra ponabijana ćwiekami, on sobie idzie. Wiecie, co on robi? On występuje przeciwko tej kulturze. Tworzy coś innego. On mówi, a dlaczego nie mamy chodzić z kogutami na głowę? A kto tak powiedział? Taka jest kultura. A on mówi, a ja się nie zgadzam. I zacznę tworzyć coś nowego. Rozumiesz? Zawsze coś nowego jest kontrowersyjne. Zawsze. Tworzenie narodu, nowego narodu jest kontrowersyjne. Po co ci nowy naród, jak masz stary? Przyłącz się do czegoś. Nie, tworzymy nowe. Skąd ja to znowu wziąłem? No z takich w ogóle ludzi jak Jezus, który tworzył zupełnie nową kulturę. Takich ludzi jak Paweł, który tworzył zupełnie nową kulturę. Zobaczcie, Jezus stworzył nową kulturę. Natychmiast pierwsze grupy apostołów, jak tylko Jezus poszedł do nieba, odeszły od nowej kultury i władowały się w starą. Co się dzieje? Przychodzi Paweł i mówi, nie tak będzie. I co jest Pawłem? Wyklęty. Nawet przez grupy apostolskie. Po co robi? Tworzy nową kulturę. Będziemy tworzyć nową kulturę. I ludzie, którzy nie chcą nowej kultury, to im to będzie niewygodne. Będą mówić, a dlaczego tak robisz? A dlaczego wy robicie te rzeczy? A czemu jest tak, a nie inaczej? Bo tworzymy nową kulturę. Rozumiesz? Nową. Nie ma jej jeszcze. Rozumiecie? Będziemy budować struktury. Wolne ruchy będą krzyczeć i mówić, po co nam struktury? Musimy funkcjonować w strukturach, bo struktury przynależą do ziemi. W niebie nie ma struktur, na ziemi są struktury, bo ziemia jest jaka? Strukturalna. Pamiętacie tablicę Mendelejewa? Tak? Co to są tamte rzeczy? Atomy różne, tak? Pierwiastki składające się z atomów. To są struktury. Zgadnijcie, kto stworzył to wszystko. Bóg. Jak Bóg stworzył ziemię? Strukturalnie. Żeby żyć na ziemi, potrzeba struktur. Rozumiecie? To jest bardzo proste. Ludzie myślący inaczej będą mieli problem z tym, co robimy. Czemu wy to robicie? Czemu wy na przykład nie jedziecie do każdego miasta i nie głosicie Ewangelii? Ja mówię, bo nie można tam kościoła założyć. Ale to po co kościół? Chodzi o to, żeby ludzie przyszli do Jezusa. Nie, nie tylko o to chodzi. Nie tylko. Chodzi o to, żeby ci ludzie tam, tak, zaczęli tworzyć królestwo. Bo jak nie, to ich zbawmy i pozabijajmy.
Wpadmy i zabijmy. I zabijmy temat. A więc będziemy tworzyć struktury. I to jest pracochłonne. Będziemy też zmieniać doktrynę. Wszystkie rzeczy, które są z tym związane, tutaj, kopanie Biblii, czy inne rzeczy, dotyczą między innymi zmiany doktryny. Doktryny. Przetłumaczymy Pismo Święte. List do Galatian już jest skończony. Idziemy dalej. Rozumiecie? Wywrócimy system do góry nogami. Od nowa przetłumaczymy wszystko, co krzywo zostało zrozumiane. Jak ktoś tego nie będzie rozumiał, będzie mówił tak, no ale ja bym tak nie chciał. Ale tak tu jest. Powiedz Kowalowi, tak? Że ci się nie podoba, że on ma kowadło. Rozumiesz? Bo ty jesteś piekarz, nie masz. Nie zostaniemy przy doktrynie, która została do tej pory stworzona. Perspektywa prorocza, w której się poruszamy przez cały czas, będzie wytyczała kierunek naszego działania. Rozumiecie? Wielu z was może nie pojmować na przykład tego, że w różnych okresach działania tej wspólnoty na różne rzeczy kładziony jest nacisk. Ludzie mi mówią tak, Artur, jak zaczynałeś tutaj działać, to mówiłeś, że nic nie musimy. Oczywiście, że tak. Bo jakbym ci na początku powiedział, że cię zapędzę do roboty, to byś uciekł mi na dzień dobry. Jak się rodzi dziecko, małe dziecko, co robimy z tym dzieckiem? Dziecko się urodziło, uczymy go co? Chodzić, tak? I dbamy przede wszystkim o to, żeby nie siupało pupą na betonik. Tak? Ale jak dziecko zaczyna mieć na przykład 20 lat, to w ogóle nie rozmawiamy o chodzeniu. Siedzą im ludzie mówią, czemu nie głosisz pewne rzeczy? Ja mówię, bo już chodzisz. Co ty chcesz, żebym siedział z tobą i ci dawał kazania o tym, że cię Bóg kocha? Czy ty jesteś nienormalny? Ty chcesz, żebym ja ci głosił w tej kazalnicy, że cię Bóg kocha? Co ty masz w głowie, żeby chcieć słuchać od kaznodziei, że cię Bóg kocha? To tak jak 20-letniemu bykowi, rozumiesz, który jest twoim synem, mówiłbyś codziennie, pamiętaj, żeby dobrze zawiązać sznurowadła. Rozumiesz? Jak jesz chlebek, to się nie zachrztuś. Nie mówi się tak do ludzi, którzy mają po 20 lat. Wiesz, co się mówi do takich ludzi? Mówi się, weź się do roboty. Do roboty się weź. Perspektywa prorocza pokazuje nam, gdzie na co kłaść nacisk. Jak ludzie tego nie rozumieją, to mówią, o, coś innego się głosi teraz u was. Nic się innego nie głosi. Głosi się to samo. Tylko czasy się zmieniły. Jest czas pokoju i na przykład w pokoju się głosi inne rzeczy. Jak jest w kraju pokój, okej? To się głosi inne rzeczy. Jak jest w kraju wojna, to się głosi inne rzeczy. O, rozumiesz? Inne. Inne się rzeczy głosi, jak jest dzień, a inny jak jest noc. Inaczej jak jest deszcz, inaczej jak jest susza. Głosi się jakie rzeczy praktyczne i perspektywa prorocza pokazuje, co praktyczne na dany czas. Na dany czas. Jakby w Polsce padało 300 dni w roku, rozumiecie? To byśmy mieli w technologii naszej zupełnie inne rzeczy. Ale że nie pada, to nie mamy. Pojechaliśmy do Izraela, akurat to była zima izraelska. Weszliśmy do domu izraelskiego, który miał takie ścianki. Rozumiecie? Oni są nieprzygotowani na takie rzeczy. Rozumiesz? Takie coś by w Polsce nie przetrwało. Tam może być, bo to jest króciutkie i dadzą radę. Okej? Ale Polska jest inna. Perspektywa prorocza pokazuje czasy, pory, pokazuje co się dzieje. Ta wspólnota tak funkcjonuje. I błagam was.
żebyście każdy z was poważnie przemyślał, czy ta wspólnota to jest jego wspólnota. Czy ten ruch to jego ruch. To bardzo ważne. Czy ta armia to jego armia. I czy w ogóle go armia interesuje, bo może nie interesuje. Rozumiecie? To zawsze będzie inaczej. Zawsze będzie inaczej. Tak jak mój kolega mówił, ktoś go zapytał, a czy będzie miło? A mówi, nie wiem, czy będzie miło, będzie prawdziwie. Może być, że będzie miło, bo też tak bywa. Wokół tych pięciu elementów budujemy. I będziemy budować przez cały czas. Nie spuścimy stonu. Rozumiecie? Nie pozwolimy na to, żeby w ogóle to, co robimy, wyszło poza objawienie, które dostaliśmy. Bo wiecie dlaczego? Bo nie mamy nic innego, tylko to objawienie. Nic więcej nie mamy. Nic więcej. Nie posiadamy nic innego. Nic. Nic. Nie umiemy nic innego robić. Ale to, co robimy, robimy dobrze. Dlatego chcę, żebyście naprawdę o tym poważnie pomyśleli. Jeżeli ktoś z was nie będzie chciał tu być, to przyjdźcie i powiedzcie, Artur, to nie jest moja bajka. Ja się do tego nie nadaję. W porządku. Czy ja to rozumiem? Ja w ogóle rozumiem ludzi. Ja nawet diabła rozumiem. Naprawdę. Chodziłem z nim za rękę, kupę czasu zaprzyjaźniliśmy się. Rozumiem go. Bo może nie być to twoja bajka. I bez spiny wtedy wiedzieć. Wiecie dlaczego bez spiny? Bo jak ta kula się będzie toczyć, to się będzie wtaczać na takie tereny. Kurczę. No. Że... Rozumiecie, że to w ogóle ktoś, tylko kto będzie to kochał, kto będzie mógł w tym być. No bo inaczej to... Będziemy zdziwić, a czemu my tu jesteśmy? No bo się tu toczymy. Się tu toczymy w tą stronę właśnie. A inni tam, no, inni tam, a my tu. I mamy takie hopy. Ja sam się czasami nad sobą zastanawiam, bo chodzę na siłownię, ćwiczę, czasami tak sobie zastanawiam się, bo mam ten filozoficzny umysł taki. Ja mówię, co trzeba mieć w głowie, Panie Boże, by te ćwiczenia ćwiczyć? Mówię, w ogóle co to trzeba mieć w głowie? To w ogóle trzeba mieć coś takiego wmontowane w siebie, że to jest istotne, wartościowe. Przeważnie ludzie tego nie robią. Przeważnie ludzie nie chcą tego. Tak samo jest tutaj. Bardzo was o to proszę. Michał Zięcina i Bata Zięcina odeszli od nas. Bo się nie zgadzają. Nie mają do tego prawa. Chcą inaczej żyć. Chcą czegoś innego. Rozumiecie? Może ktoś z was też będzie chciał czegoś innego? Bo ta maszyna będzie działała w taki sposób, w jaki powiedziałem. Ja jestem bardzo upartym człowiekiem. Jeżeli coś od Boga odebrałem,
to ja nie mam innej szansy, tylko żyć w ten sposób. Rozumiecie mnie? Chodź, Michał. Powiedz, dlaczego ty odchodzisz. Ja też właśnie, wiecie, w ramach tego, co było mówione dzisiaj i ostatnio, dzisiaj na nabożeństwie, to też właśnie zdecydowałem, że odchodzę i chcę to zrobić publicznie, dlatego że grałem, dlatego że mnie znacie. Co mogę powiedzieć? Jak 3 lata temu tu przyjechałem po raz pierwszy podczas szkoły, służby, to ta piosenka, która była grana na sam koniec, Sługa Król, ona mnie pociągnęła. Ona spowodowała, że tu przyjechałem. W tamtym czasie, w czasie w ogóle nie wiedziałem, czego chcę, nie byłem świadomy. Leciałem z poprzedniej wspólnoty, nie miałem nikogo, byłem sam. Był to bardzo trudny okres dla mnie. Potem się przeprowadziłem tutaj. Zacząłem rosnąć. Słuchałem kazań, słuchałem was, Arturze, Agaty. Słuchałem Norberta, Michała i wszystkich ludzi, którzy byli wokół mnie. Tadzie mi przyjechał do pracy, kiedy ja wiem, że w tamtym czasie nawet sam nie byłem w stanie sobie jej znaleźć, bo za bardzo się bałem złożyć CV gdzieś. I urosłem. I dzisiaj właśnie świadomie podejmuję na dzień dzisiejszy decyzję, że to nie jest dla mnie. I chcę to zrobić publicznie. Chcę powiedzieć, że to może na spokojnie. To nie powoduje, że jakby jestem przeciwko wam czy coś. Dla mnie to jest też pewnego rodzaju taki pierwszy świadomy wybór. Tylko, że właśnie chcę inne życie. Szanuję wasze życie. Na pewno będę się mu przyglądał. Ale chcę prowadzić inny, nie? Dlatego nie zamierzam się męczyć. Dziękuję wam za wszystko. Najlepsze jest to, że w ramach tego teraz też mojej decyzji bardzo dużo odebrałem od was miłości i jak ktoś powie, że tutaj nie ma, to samo kopy w tyłek osobiście. I dziękuję wam za ten czas, za dzisiejszy dzień. Dziękuję Bogu za ten prezent, który mi zrobił, za to, że ostatnia piosenka, którą też tutaj miałem okazję uwielbiać, to była ta piosenka, która mi tu przyciągnęła, moja ulubiona, ukochana piosenka Sługa Król. Ale. Rozumcie, teraz zobaczcie. Decyzja człowieka. Ja celowo chcę wam coś pokazać, coś bardzo ważnego. Ten Kościół, on potrzebuje ludzi świadomych. Świadomych. Tak jak każda rzecz. Świadomych. Jeżeli ktoś nie ma tej świadomości, to będzie go niszczyć. Musicie żyć tak, jaki jest poziom waszych serc. Wedle miary wiary. Rozumiecie? Wedle miary wiary. Najgorsza armia to jest taka armia, gdzie się ludzi bierze z poboru. Najlepsze armie są armiami, które są złożone z ludzi, którzy samodzielnie, w pełnej świadomości wybrali to, aby być w takiej armii. Tak jak Agata powiedziała, ja wybrałem takie życie. Życie absolutnego poświęcenia, życie funkcjonowania na krawędzi. Rozumiecie? Życie, w którym te 5 elementów będę realizował do końca i maksymalnie. Ale tak jak nie można człowieka przekonać do tego, żeby na przykład chodził i dźwigał te ciężary, tak nie można człowieka przekonać, żeby chciał mieć takie wartości, jakie mamy my. I żeby realizował te cele, jakie mamy my. Rozumiecie? Niech leci. Bardzo dobrze.
chcę, żebyśmy się pomodlili. Dzisiaj też my, jako pastorzy Kościoła, udostępnimy komunikat, że Galatka i Michał od nas odeszli. Zastrzegam, zabraniam pisać podprogowych postów i głupich informacji. Zabraniam tego robić. Nie wolno. Tylko idzie ten komunikat i ten komunikat może być tylko i wyłącznie powielony. Nie ma teraz żadnych objawień, informacji i tak dalej. Zabraniam tego robić. Nie wolno nam działać w ten sposób. Z drugiej strony chcę, żebyście też zrozumieli, dlaczego wielu z was odczuwa ból taki, a nie inny. Dlatego, że właśnie zbudowaliśmy rodzinę. Udało się, co? Jak cierpisz, to znaczy, że się udało. Jakbyśmy byli w ogóle grupą ludzi, której to się nie udało, to by było niedobrze, ale się udało. Rozumiesz? Jeżeli coś jest wyrywane z tej rodziny, to cię będzie boleć, to jest zdrowe. Bardzo dobrze, że to. Natomiast bądź świadomy tego, że w tego rodzaju ruchu takie rzeczy po prostu mają miejsce. I w naszym życiu takie rzeczy mają miejsce od wielu lat. Zawsze dochodzimy do jakiegoś momentu z pewną grupą ludzi. Potem część tych ludzi dalej już nie chce pójść. A my jedziemy i będziemy szli. Nie zatrzymamy się nigdy. A ci z was, którzy będziecie szli z nami, będziecie nieść zarówno naszą chwałę, jak i będziecie nieść naszą hańbę.